której również nazwy są podobne. Może sobie nawet jeden z nich otworzymy. A na przykład ten z polami. Tak, oczywiście nie widzimy tutaj żadnych danych, ponieważ wrzuciłem pusty model, bez danych do bazy danych, także na razie mamy wszystkie widoki tabelki puste. Jedynie mamy samą tylko strukturę, repozytorium. Możemy zobaczyć jeszcze również naszą funkcję, która powstała z wartości wyliczanej. Ona oczywiście również się zaczyna od nazwy naszego modułu i to jest właśnie findForm. Także w tym momencie z tamtej wartości wyliczanej powstaje nam ta funkcja w SQL-u, którą tutaj widzimy. Dobrze, więc teraz mamy pusty model repozytorium, więc teraz przyjdzie pora na wprowadzenie danych dla naszego modelu. Tak, więc również w IntelliPadzie możemy sobie zdefiniować dane dla naszego modelu. Niech to będzie formatka o nazwie SampleForm oraz definiujemy kolekcję pól dla naszej formatki. Jak widzimy, nie musimy definiować typów, możemy używać typów anonimowych. No i tutaj na przykład mamy właśnie typ o nazwie imię, nazwisko, nick, e-mail. Niech tutaj, jak widzimy, pole label jest opcjonalne, więc nie wszędzie występuje. Tu mamy ciekawą sprawę referencji, czyli w języku M, jeżeli zdefiniujemy sobie coś w innej kolekcji, jeżeli nazwiemy elementy tej kolekcji, to możemy się do niej odwołać z innego miejsca. To sobie chwilkę pokażemy, bo tu elementy są zdefiniowane na dole. No oczywiście mamy również pole na przykład typu użytkownika, bo pole items również nie było obowiązkowe. Tak. Jeszcze zobaczymy sobie za chwilkę te dwa pola na dole, do których się tam odwołuje wyżej. Tak, czyli właśnie pole z data time pickerem i pole właśnie typu takiego płci. Tak. No i teraz możemy sobie te dane skompilować z powrotem za pośrednictwem kompilatora M. Ale jedna uwaga, nam się te dane nie skompilują, gdy użyjemy tylko samego pliku, a to z tego względu, że kompilator nie wie, co to jest formularz i co to jest pole. Ale też nie chcemy używać, definiować z powrotem tych konstrukcji, więc co robimy? Jako referencji podajemy obraz z tym skompilowanym pustym modelem, czyli podobnie jak w dotnecie, gdzie używamy referencji do DLL-ek. Tak, i w tym momencie mamy obraz SampleForm już z tymi danymi, z tą przykładową formatką. Następnie sobie ją wrzucamy do repozytorium, czyli podobnie jak poprzednio, ale również podajemy jako referencję obraz pustego modelu, żeby to dobrze zadziałało. No i teraz sobie zobaczymy, co nam się pojawiło w bazie danych. Więc w tym momencie pojawił się nam już jeden formularz. No i się nam pojawił. Również pojawiły się pole dla tego formularza. No to jest kolekcja wszystkich pól, nie tylko z tego formularza, ale ponieważ mam jeden formularz, więc tak są tylko pola dla niego. Także widzimy, nam to trafiło szybko do bazy danych. No i teraz ja sobie to napisałem taki prosty runtime, który nam sczytuje dane z bazy i buduje automatycznie interfejs użytkownika na bazie tego modelu. Tutaj widzimy, tak jak mówiłem, dostęp do bazy danych może być dowolny. Tu jest użyta taka najstarsza technologia, w sumie chyba bodajże jeszcze z dotneta 1.0, czyli zwykła do dotnet i zwykłe zapytania w SQL-u. Oczywiście mogą być dowolne technologie, również te najnowsze, nawet nie tylko dotnetowe. No to oczywiście trzeba znać strukturę, to co powstało w repozytorium. Także tu widzimy kilka funkcji, które nam to próbują ładować. I budujemy sobie z tego obiekt. Oczywiście można to robić w dowolny sposób, możemy użyć na przykład jakichś object mapperów. No to na to oczywiście nie ma jakiegoś jednego przepisu. Tak jak mówię, dostęp jest zupełnie dowolny. No i teraz sobie uruchommy nasz runtime. No, ja bardzo lubię Silverlighta, więc sobie tutaj zbudowałem runtime w oparciu o tą technologię. I tak jak widzimy,
powstała nam tutaj taka formatka z modelu. Czyli właśnie idea jest taka, że my sobie opisujemy jakiś model, a potem budujemy runtime i po prostu takie, i po prostu ten runtime dopiero jak gdyby nam wykonuje ten model i to właśnie model steruje naszą aplikacją. Czyli to, co wszystko opisałem w M, oczywiście to się najpierw jest opłacalne, gdy oczywiście używam tego na większą skalę, no bo jeżeli robimy tylko jedną formatkę, to się może nie opłaca. Jeżeli byśmy pisali wiele takich formatek, no to wtedy to już może być bardzo takie fajne. Dobrze. Tak. Dobrze, teraz sobie przejdziemy do drugiej części prezentacji, czyli powiemy sobie coś króciutko o językach dziedzinowych. Niestety znowu nie mam czasu, żeby dokładnie omówić składnie N-grama, bo to znowu jest o tym obszerny dokument. Powiem tylko o dosłownie kilku problemach, znaczy w sumie zagadnień z tego języka, więc możemy sobie zdefiniować język, nasz dziedzinowy język, reguły składniowe dla tego języka, następnie tokeny, czyli de facto takie najmniejsze konstrukcje w naszym języku. Również na przykład jest takie fajne słówko kluczowe interleave. Ono nam pozwala w sumie powiedzieć, które znaki mają być ignorowane na wejściu przy parsowaniu. Również jeżeli chodzi o reguły, to reguły de facto składają się z produkcji, czyli mówimy, czego się spodziewamy, czyli jakiegoś wzorca i co chcemy mieć na wyjściu, czyli projekcję. Jeżeli nie zdefiniujemy projekcji, zostanie użyta domyślna, ale często się opłaca ją definiować. Wtedy mamy wyraźny wpływ na to, co chcemy otrzymać na wyjściu. Oczywiście reguły mogą być rekursywne, mogą być parametryzowane. Jest również fajny operator values of, który pozwala nam się pozbywać zagnieżdżeń na wyjściu. Możemy dodać również atrybuty dla naszego języka, na przykład mówić, że na przykład ma nie rozróżniać dużych i małych liter. Możemy wskazać, które słowa mają być słowami kluczowymi, wtedy się nam będą automatycznie podświetlać, na przykład w IntelliPadzie. Czy na przykład, które znaki mają pełnić rolę znaków dla komentarzy. Jeżeli chodzi o narzędzia dla gramatyki, to mamy dwa narzędzia. Narzędzie MG, które de facto jest kompilatorem gramatyki, czyli z gramatyki tworzy nam obraz gramatyki. Natomiast jest również fajne narzędzie MGX, które pełni nam rolę takiego parsera. Czyli mamy wejście w naszym języku dziedzinowym, następnie mamy obraz gramatyki i za pomocą tego narzędzia możemy sobie sparsować nasze wejście i otrzymać na wyjściu opis strukturalny, wyciągnięty z tego naszego języka. Myślę, że to się za chwilkę wyjaśni bardziej, pokażę sobie coś na żywo. Tak. I zazwyczaj na wyjściu jest to właśnie mgraf w języku M. Chociaż nie musi to być, może to być na przykład XAML. Oczywiście również nie musimy korzystać z narzędzi Microsoftu, możemy na przykład w naszej aplikacji dotnetowej sobie